Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku za Izaka. Wracamy sobie do gry. I Boże, czemu to nie działa? O, działa. Wracamy do gry. Nie wiem, znowu chyba randomowo zaczniemy dzisiaj grać? Dzisiaj jeszcze zagram randomowo. Jeśli nie trafimy dzisiaj na Forgotena, kolejny odcinek postaram się nagrać Forgotenem, bo wiem, że dużo osób prosi o tego Forgotena. No, ale jeszcze raz dam szansę, że zobaczymy, kogo nam dzisiaj wylosuje. Dzisiaj zagramy Judasem. Judas jest bardzo fajną postacią, bardzo go lubię. Tutaj macie Sida. My wskakujemy do gry. No i co? Powiem wam, że jedna rzecz, która już mnie na samym początku cieszy. O Jezu, ja zaraz umrę. A nie, ja gram na Winstreaka. O dobrze, 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 czerwone serduszko. Jedna rzecz, która mnie strasznie na początku cieszy, to nowy update do Streamlabsa. Nie wiem, ja nigdy nie używałem oczywiście Streamlabsa, tak jak wiele razy na ostatnich odcinkach mówiłem, dopiero się na niego przerzuciłem. Tak narzekałem na ten brak timera podczas nagrywania i jakby na moje życzenie Streamlabs akurat dzisiaj dodał właśnie timer przy nagraniu. Już widzę, ile się odcinek nagrywa. No super, naprawdę. Taka mała rzecz, a tak bardzo potrzebna podczas nagrywania. I co jeszcze? Przepraszam, że tych odcinków ostatnio nie ma zbyt dużo i raczej nie będzie zbyt dużo, ale naprawdę. Ja jestem teraz po prostu tak zajęty, tak bardzo nie mam czasu na siebie tak naprawdę. Bo i studia, i praktyki, i YouTube naraz się mi wszystko po prostu nakłada i nie potrafię jakoś tym zarządzić dobrze. No, teraz już będzie weekend, piątki mam wolne, więc sądzę, że przez następne parę dni te odcinki znowu będę nagrywał, ale no, z początkiem każdego nowego tygodnia spodziewajcie się, że tych odcinków jeszcze przez następny miesiąc, bo gdzieś tyle będą trwały jeszcze moje praktyki, to przez ten następny miesiąc te odcinki nie mogą się pojawiać codziennie raczej. I nadal zapraszam tabletowo.pl, czytajcie moje newsy. Wbijajcie ten wyświetlenia na moich newsach, to może dostanę podwyżkę z 0 zł na chociaż uścisk dłoni prezesa, czy coś w tym stylu. Dobra, idziemy na kolejne piętro. No. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. No nadal nie wiem, jak z tym Risk of Rain. Nie próbowałem go na nowo nagrywać. Tak jak mówiłem, no są z nim problemy po prostu i często mi grę wywala. Dam jeszcze jedną szansę tej grze, jeśli nadal będą występowały problemy z tymi crashami, no na pewno raz na jakiś czas będą, zaczekam do następnego update'a, a w międzyczasie szykuje się po prostu może powrót RimWorld, bo bardzo dużo widziałem waszych komentarzy odnośnie RimWorld. Cieszę się, że tak licznie na to RimWorld czekacie. Na pewno wróci jakoś niedługo, tylko no... Pytanie, jak niedługo to RimWorld wróci. Widziałem też, że strasznie dużo osób pisało, że czeka na RimWorld Multiplayer. To nie wiem, czy się uda, ale... No, zobaczymy. Na pewno RimWorld wróci, ale wątpię, żeby wróciło w formie multiplayera. Dobra, chyba z takich ważniejszych kwestii już wszystko za mną. Czy to się nagrywa w ogóle? No nagrywa się, bo widzę timer. Mogę się już w końcu skupić na Isaacu. Gramy dzisiaj Judasem, kocham Judasem grać, ma te zwiększone obrażenia o 50%. Jedna z moich ulubionych postaci w grze. Arcade Room mamy i do Arcade Roomu z chęcią wejdę, oczywiście zbijemy się na pół czerwonego serduszka, nie ma powodu, abyśmy byli na całym. Dwie bomby mam, czy chcę tu coś wysadzić? Czemu nie, szczerze mówiąc? O Jezu, opłacało się, Petrified Poop, świetny trinket. Teraz z każdej kupy będziemy mieli zdecydowanie większą szansę na znajdźki. Prawie zawsze będziemy dostawali coina. I tak naprawdę Petrified Poop to jest taki słabszy troszkę efekt Humbling Bundle, jeżeli chodzi o coiny właśnie, bo... Gdy mam Humbling Bundle, no to zazwyczaj nie mam problemów z tymi coinami, bo zazwyczaj tych coinów tak dużo leci. Gdy ma się Petrify Poop, szczególnie tak wcześnie, gdy tych kup jeszcze się dużo pojawia, bo na późniejszych piętrach to ich zbyt dużo nie ma. Ale gdy w miarę właśnie wcześnie się to Petrify Poop dostanie,
to również przez większość podejścia nie ma problemu z pieniędzmi. Tu mamy Diplopię, która jest świetnym przedmiotem i którą z chęcią wezmę na Devil Room. Zobaczymy, co będzie w tym Devil Roomie. Fajnie byłoby użyć właśnie Diplopii, aby coś fajnego w tym Devil Roomie dostać. Jeżeli nic tam nie będzie, jeżeli nic nie będzie w walce z bossem, Diplopii najprawdopodobniej użyję w sklepie. Nie chcę jej brać na kolejne piętro. Mimo, że to jest dobry przedmiot, ja chciałbym bardzo ze sobą wziąć Book of Belial. I to jest Book of Belial, nie Book of Belial jakieś. Jezu, ja nie rozumiem tego. O właśnie, zapomniałem też o tym powiedzieć. Dużo nowych widzów ostatnio i widzę, że znowu na grupie jest aktywniej. Dziś mam naprawdę już totalnie zajęty dzień, ale na kolejnym odcinku Zajzaka postaram się już pobrać i pokazać parę właśnie prac z naszej facebookowej grupy, bo fajne bardzo prace rysujecie. Nawet Martyna, moja graficzka, tak pozwolę sobie nazwać, która robi właśnie plakietki lojalnościowe dla wspierających, też nawet wysłała super pracę, więc bardzo mi się to podoba, że znowu wrzucacie różne rzeczy na grupę. Dobra, idziemy do sklepu. No nie było nic ciekawego w tym Devil Roomie. Black Powder, czy jak to się nazywa, naprawdę bardzo słaby przedmiot. Tu sporo kup, więc wszystkie rozwalmy. Tak się zastanawiam, fajnie byłoby zatrzymać Diplopię na przykład Boss Rush, ale troszkę długo siedzimy na tych dwóch pierwszych piętrach, więc dam sobie spokój. Zmieńmy przedmioty. Tu szukam dwóch fajnych przedmiotów, które z chęcią bym wziął. Na razie nic ciekawego, nic ciekawego. Nie potrzebuję coinów, ja i tak te przedmioty będę miał za darmo, ale to nie jest nic dobrego. Wiecie co? A, ryzyk fizyk. Weźmiemy Biblię oczywiście tylko po to, aby mieć przemianę w Bookworma. Zostawię tę książkę, zostawię Book of Belial. Weźmy sobie Diplopię na kolejne piętro, może coś ciekawego się trafi. A placenty nie chcę mieć regeneracji zdrowia, chcę mieć mało zdrowia. To teraz może troszkę przyspieszę. Fajnie byłoby dostać jakieś przedmioty pasywne, zwiększające statystyki, bo trzy przedmioty aktywne to jak dla mnie troszkę już za dużo. No i tak jak mówiłem, przyspieszymy, aby może udało nam się zdążyć na ten boss rush. Dawno bardzo na boss rushu nie byłem, a często się trafia boss rush z czterema przedmiotami, a dostać cztery przedmioty za friko plus jeszcze jeden dodatkowo drugi byłoby bardzo fajnie. O tyle dobrze, że gramy tym Judasem, bo ja naprawdę no Flooded Cavesów nie lubię, to jest trudne piętro i grać na Flooded Cavesach zwykłą postacią, ja bym się tutaj zatłukł. Judas jest naprawdę tak genialny, bo ja rozumiem, jakby on miał zwykłe statystyki lepsze, ale on ma mnożnik na te obrażenia, czyli nie tylko startuje z lepszymi obrażeniami, ale każdy damage up dla Judasa jest jak dwa damage upy dla innej postaci. Tu są dobre przedmioty. Ale to nie są tyle dobre przedmioty, chyba żeby podwoić. Zaczekam, zobaczymy, co będziemy mieli w walce z bossem. Nie muszę jakoś mega szybko tej Diplopii tracić, ale fajnie byłoby ją użyć na coś przyjemnego w miarę szybko. Nie lubię nigdy tej Diplopii jakoś tak trzymać przez całe podejście, bo zawsze szukam czegoś genialnego dla tej Diplopii i zazwyczaj nic się takiego nie trafia i po prostu ją trzymam przez pół podejścia, nigdy jej nie używając, więc no liczę tutaj może na jakiś dobry Devil Room. Pójdziemy sobie jeszcze oczywiście do Treasure Roomu najpierw chciałbym pójść. No nic, idziemy najpierw do Treasure Roomu, zobaczymy, co tam będzie. Challenge Room też jest fajny, no ale skoro się śpieszę na Boss Rush, to muszę go niestety olać. Zbyt dużo czasu nam się zejdzie na nim. No i najpierw chciałbym iść do Treasure Roomu, bo w Devil Roomie albo w Angel Roomie mamy szansę na oba. Ole, strzelili! W obu tych pokojach może się trafić coś dobrego.
Ale wydaje mi się, że w takim treasure roomie może się trafić coś niebywale dobrego. Na przykład taki Polyphemus. Nie mam zielonego pojęcia, czy Polyphemus podwójnie działa. Nie działa na pewno podwójnie na przykład taki... jak to się nazywa? Cricket's Head. Cricket's Head podwójnie nie działa niestety. Więc niestety chyba też Polyphemus by podwójnie nie działał, ale zawsze by to fajnie wyglądało na miniaturkę na przykład. Oj. Kolejny klucz, super. O, Emperor, ekstra. Sobie troszkę czasu nadrobimy. Nie będę musiał tyle czasu przechodzić przez całe piętro. Jest w końcu treasure room, ale to piętro jest beznadziejnie ułożone. Strasznie długie, w każdym pokoju musimy być, jeśli nam zależy na jakichś fajnych pokojach i walce z bossem szybkiej. $15 też mam, no... No nie, no ja nie pójdę na ten boss rush, bo mam tu zbyt dobre przedmioty do wzięcia. Mamy teraz treasure room, do którego idę z Diplopią. Ja nie mogę do niego wejść, nie biorąc najpierw przedmiotu ze sklepu, jakim jest More Options, czy There's Options, nie wiem, która to jest wersja, More Options chyba, dokładnie. Dzięki której będziemy mieli dwa przedmioty do wyboru w tym treasure roomie. I oba przedmioty oczywiście będziemy mogli sobie podwoić za pomocą Diplopii. Jeszcze jak się trafi maszyna do zmiany przedmiotów, a to już w ogóle będzie bajka. Co tu mamy? Eutanazję. No, wezmę, to chyba nawet nie dawałoby nam cokolwiek więcej, gdybyśmy wzięli dwie sztuki eutanazji. Bardzo się z tego przedmiotu cieszę, na pewno to jest dobry przedmiot. Wejdziemy sobie do Crest Roomu i na dodatek od razu polecimy do walki z bossem, nie tracąc drugiej połowy serduszka. Część przemiany w Gapiego. Czy chcę zużywać czerwone serduszko? Niekoniecznie. Idziemy Emperorem szybko do walki z bossem. Stain. Nie za fajny boss, ale damy raczej radę. Gramy Judasem, mamy tą przemianę w Bookworma, więc... No, te obrażenia, mimo że standardowo, nie są jakieś tragiczne. 33,7% szansy, no to też nie jest dużo na ten specjalny pokój, na to bym raczej nie liczył. Nie wiem, jakbyśmy mieli tutaj na przykład Halo, to byłby przedmiot, który z chęcią bym podwoił po walce z bossem. Magic Mushroom też się chyba nie opłaca podwajać, bo to jest kolejny przedmiot, na którym te mnożniki na siebie niestety nie przechodzą. To jest Tears Up. Czy chcę mieć dwa Tears Upy i mieć bardzo dobre Tearsy? Chciałbym, ale... No liczę dzisiaj na coś naprawdę lepszego. Idziemy dalej, idziemy na kolejne piętro. Nadal nie jest skreślony boss rush. Mimo że nie idzie nam zbyt dobrze, to nadal nie jest on skreślony. Jakbym dostawał teraz bardzo dobre układy piętra na przykład i bardzo szybko udawałoby nam się znaleźć treasure room, nadal jesteśmy w stanie wejść szybko na boss rush. Zastanawiam się, czy chcę tego HP upa i chyba też nie chcę. Chociaż może. Dużo pięter jeszcze przed nami, więc jeżeli będę chciał stracić te czerwone serduszka, raczej je stracę. Weźmy sobie tego Eternal Hearta. No i lecę w poszukiwaniu treasure roomu po raz kolejny. Podwójne przedmioty w treasure roomie. Sklep też mnie interesuje. W sklepie też są dwa przedmioty często do pojawienia za pomocą Diplopii. Co prawda w sklepie już takie genialne przedmioty się trafić raczej nie mogą, ale zawsze może coś tam ciekawego się trafi do wzięcia za darmo. Co w sklepie mamy? Walkę z gridem. Walkę z gridem, która mi bardzo odpowiada. Nie mamy teraz pieniędzy, na kolejne piętro się te pieniądze przydadzą. Może dostaniemy Steam Sale. No i wtedy Diplopia byłaby ciekawa bardzo, bo gdybyśmy trafili później Restocka, byśmy mieli breaka gry gotowego, ale niestety Steam Sale się nie trafił. Idziemy w poszukiwaniu treasure roomu. A, no i wam przypominam, jak lubicie odcinki z Isaaca, możecie zostawić łapkę w górę, bardzo wam za to dziękuję. Bardzo wam dziękuję za miłe komentarze również. Naprawdę, jestem w szoku tego, co się ostatnio dzieje z kanałem i się naprawdę tak źle czuję przez to, że no mam po prostu tyle zajęć na głowie i w tak dobrym momencie mojego kanału nie jestem w stanie nagrywać codziennie niestety odcinków.
Kolejny kluczyk, super. Nie wiem czemu jakoś bardzo dużo kluczy leci, ale jestem z tego oczywiście mega zadowolony, bo cały czas te klucze zużywamy. Na każdym piętrze chyba w sklepie byliśmy. Co tu mamy? No, bardzo słabe przedmioty. Oba, no coś jest za dużo przedmiotów aktywnych w dzisiejszym podejściu. W ogóle mi się to nie podoba. Ja Pinki i Shearsy bardzo lubię ogólnie, a no nie będę zamieniał naszej Diplopii na jakikolwiek inny przedmiot aktywny w tym momencie. Ace of Hearts zamienia wszystko na podłodze w serduszka, nic ciekawego. Mam nadzieję, że to jest dobra droga do tej walki z bossem, bo jak tutaj będę musiał się już cofać, to na pewno na ten boss rush nie zdążymy. Żadnych na to szans już wtedy nie widzę. Ale wydaje się być dobrą stroną. Jezu, co ty taki mały, jak ty się drzesz? Naprawdę, to są najgorsi przeciwnicy w tej grze. Nie dlatego, że są trudni, tylko dlatego, że są straszni. Przeciwnicy, którzy są mali, albo przeciwnicy, którzy są duży. Duzi. Takie dziwne odgłosy wydają, ech. O Jezu, ile kluczy, ale kozak i od razu HP up. Może być, no i tak nie mamy żadnego Horror Babylon ani nic. Chciałbym te klucze jeszcze wziąć ze sobą oczywiście. Ach, jeden się cofnął, no nic. Idziemy na walkę z bossem, czy tu jest Super Secret Room może jakiś? Niestety nie ma, idziemy na walkę z bossem. Frail, Frail jest średni. Frail bywa dosyć trudnym bossem czasami. Ale powinniśmy sobie dać radę. Szkoda, że nadal nie mamy jakiegoś tam żadnego damage upa, który by się przydał na walkę z bossem. Bo fajnie, że mamy właśnie eutanazję, ona bardzo ułatwia walkę z na przykład zwykłymi przeciwnikami, ale no na bossa nie za bardzo mamy z czego korzystać. O Jezu, jak ja do niego wszedłem, to nie wiem. Range up, no naprawdę to jest to, co mi gra tutaj oferuje, ale beznadzieja. No nic, lecimy szybko na kolejne piętro. Tragiczne przedmioty, tragiczne. No dajcie coś dobrego. Po co ja zostawiłem ten Book of Belial? Że jakbym wiedział, to bym nawet mógł na to mówić Book of Belial. Czy o Jezu, ale to jest... Dobra, nie, zmieniam zdanie. To jest straszne, nie można tak mówić na tę książkę. Kto zrobił tego mema na grupie, powinien się wstydzić. Kamień z X-em. Dobrze, potrzebujemy bardzo Soul Heartów. Nie mam za dużo zdrowia. Trochę tego zdrowia tracę. I nie mamy żadnej generacji tego zdrowia, więc to boli. Tearzapy też w dzisiejszym podejściu wydaje mi się lepsze jak damage-upy, bo mamy eutanazję. Im częściej będziemy strzelać, tym częściej ta eutanazja się będzie załączała. Ona i tak chyba za każdym razem przy trafieniu przeciwnika go zabija od razu, więc obrażenia się nie liczą przy tych strzałach. Bateria, Curse Room. Curse Room sobie oleje, chociaż mamy jedną część przemiany w Gapiego. Wejdźmy. No nic tu nie ma tak naprawdę. No wezmę habit, bo to jest zdecydowanie lepszy z tych dwóch przedmiotów, ale to nie jest nic, na co liczyłem. Nie mam bomby, nawet nie wiedziałem. No niestety, nie odpalimy tej skrzynki. Bardzo fajnie, że dostaliśmy te dwa soul hearty. No i mamy nasz treasure room na tym piętrze. Również mnie interesuje bardzo sklep. Nie chciałbym też sklepu omijać, a coś czuję, że chyba po drodze nam się sklep nie trafi. To jest super przedmiot, który bardzo chcę zgarnąć. Mam nadzieję, że bombę na tym piętrze otrzymamy. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ma bardzo fajne działanie. Zadajemy wszystkim przeciwnikom w pokoju obrażenia równe naszym podczas wejścia do tego pokoju. Bardzo fajnie się zawsze gra, gdy ma się na przykład Polifimusa i ten efekt. Bo wchodząc do pokoju zadajemy wszystkim te obrażenia równe 40 czy czasem nawet 100. I tak naprawdę nie musimy nigdy w przeciwników strzelać. No nie widzę tutaj sklepu po drodze, nieważne, jest sklep. Tylko no bombę tutaj w sklepie muszę kupić, mam nadzieję, że się trafi. Ojej, ciężem się złapał prawie. Koniecznie muszę mieć bombę. No super grid. Co jest z tymi gridami ostatnio? Ja nie mogę sklepu normalnego dostać, bo muszę mieć walki z gridem. Ale siara, jak mi się to nie podoba. Jeszcze nie mogę z niej wyjść. I nadal nie mam bomby i nie kupię tutaj bomby. Ale przypał.
Najgorzej. Ćwiartkę jeszcze dostaliśmy. Po co mi tyle pieniędzy? Jest złota bomba, super. Wracamy się szybciochem. No muszę wziąć Contagion, chyba coś takiego się nazywa ten przemian. Zaraz sprawdzimy. Toxic Shock. Contagion to chyba było ta druga wersja tego przedmiotu, ta czerwona. No i tu mi się wydaje, że to jest idealna droga do walki z bossem. Mam nadzieję, że tak jest. 2 minuty, żebyśmy jeszcze zdążyli przejść na kolejne piętro i zabić bossa. Średnio to wygląda, ale to jest do zrobienia. To jest nadal do zrobienia. Boss Rush, możliwe, że przejdziemy. Ojejciu, Boss Rush, kiedy myśmy tam ostatnio byli? No jeszcze mamy 100% szans na Angel Room, w którym już byliśmy, więc... troszkę słabo. Mamy złote bomby, mógłbym niby odpalić sobie przejście do walki z Mega Szatanem, ale zależy mi dzisiaj bardziej na tych przedmiotach, więc nie będę walczył z aniołami. Bomby, bomby, w ogóle Ryfek, masz złote bomby. Pamiętaj o tym. No te bomby to mu zbyt dużo nie robią. No ale zawsze warto korzystać. Warto je odpychać od przeciwnika. No i do tego Angel Roomu to nawet nie wchodzimy, bo nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. Minuta, no nie ma szans. Żadnych szans nie ma to, żebyśmy zdążyli na Boss Rush. Czyli teraz liczę tylko i wyłącznie na dobry Treasure Room. Mam nadzieję, że się coś trafi. Ostatnia szansa tak naprawdę na dobry Treasure Room. Jest szansa też, że się w Treasure Roomie oczywiście trafi... jak się to nazywa? Ta maszyna do zmieniania przedmiotów, to by było świetne. Wtedy no na pewno byśmy coś dostali fajnego do zdublowania. No bo jak na razie jest naprawdę kiepsko. Żadnego damage upa przez całą grę jeszcze nie dostaliśmy. Bardzo słabo, no bo tak jak mówiłem wcześniej, te damage upy na Judasie są 50% mocniejsze jak na innych postaciach, więc zawsze bardzo lubię je widzieć. A jak na razie jest słabo. Anzus, no troszkę za późno niestety, 10 sekund na walkę z bossem. Mimo wszystko odpalę Anzus na tym piętrze, bo nie lubię nigdy przez to piętro ostatnie jakoś przechodzić. Wydaje mi się strasznie nudne przechodzenie przez to ostatnie piętro. Przeciwnicy nigdy nie są jakcyś nie wiadomo jak trudni, oczywiście to mówię po otrzymaniu obrażeń. Mimo, że łomp jest trudniejszy, jakoś nie wiem. Wolę przez łomp przechodzić jak tutaj. Mam zawsze takie przeświadczenie, że skoro na łomp nie ma, wiecie, na przykład Treasure Roomu, to znaczy, że mamy większą szansę na to, że się trafi pokój specjalny. Oczywiście tak nie jest, ale no nie wiem, ja tak sobie zawsze myślę. Co ja robię najlepszego? Co to była za eksplozja? Mamy Arcade Room, wejdziemy sobie pewnie oddać krew. Zbijemy się do pół serduszka, żeby mieć efekt Polaroida cały czas załączony, jeśli będziemy chcieli. No a potem oczywiście standardowo, o! Tu jest coś ciekawsze jak maszyna do oddawania krwi. A, nie udało się drugi raz oddać. No nic, nie będę się wracał, podam to czerwone serduszko. Nie chce mi się po prostu. Solharcik, super, o Jezu, ale w słabym miejscu ten Solharcik. Dobrze, nie strzelił ogień. Co ty za dźwięk żeś wydał? Monstro zawsze taki dźwięk wydaje? O Jezu, rzeczywiście, ja się teraz dopiero słuchałem. Ja zawsze podczas walki z Monstro gadam i nigdy nie słucham tych dźwięków. No, aż muszę usłyszeć jeszcze raz. Żygnij, Monstro! No co te Monstro? No nie żygną. O Jezu, strasznie to brzmi. Nie wiem czemu, naprawdę, nigdy się nie wsłuchiwałem. Ten żyk Monstro, ale jak jakoś w tym pokoju wydaje gorszy jak zazwyczaj. Dobra, Treasure Room, podwójny, proszę, niech będzie maszyna do zmiany przedmiotów. No to jest żart. Jezu, jakie te Treasure Roomy są beznadziejne. Ja nie wiem, jak one by wyglądały, gdybyśmy nie mieli tych podwójnych Treasure Roomów.
No, tu chociaż będziemy mieli podwójny przedmiot z walki z bossem, więc oczywiście Dare's Option zbierzemy. Pojawianie trinketów mnie nie obchodzi, więc zmieniamy sobie przedmioty. Sharp Plug. Sharp Plug... No, nie mamy przedmiotu aktywnego, żeby on był przydatny. Hive Mind jest fajne i kupię. PhD uleczy nas, mogę kupić. Wiemy, co robią piguły. Karty tej nie biorę, bo mamy idealnie... A, nieważne, nie mamy pieniędzy. Two of Space, dwa razy większa liczba kluczy, super. Nic ciekawego. Jeszcze jeden, chociaż fajny przedmiot. O, przepraszam, tu mój telefon, już go wyciszam. Dobra, telefon wyciszony, możemy grać dalej. Black Candle, Sol Harcik i lecimy na walkę z bossem. Na Hasza raczej też nie zdążę już, ale może, może. Nie mamy bomby niestety na Super Secret Room. Troszkę szkoda, w Super Secret Roomach często bardzo fajne rzeczy się znajdują. A tych przeciwników nienawidzę. O Jezu, ale głupi pokój. Ale głupi pokój. Tego Robo Baby to mogłem nawet nie brać, ono mnie tylko rozprasza swoim wyglądem i strzałami. Technology, nie cierpię cię po ostatnim odcinku. Ojejciu, to technology, no jest tragiczne. Ja kiedyś lubiłem strasznie technology, bo jeżeli graliście w oryginalnego Isaaca, tego flashowego, technology miał bardzo fajny efekt skalowania się z ilością obrażeń, jakie zadajemy. Im większe robiliśmy obrażenia, tym większy i szerszy ten laser technology był. Ja ten efekt uwielbiałem i jakoś tak od czasów tego oryginalnego Isaaca zawsze technology lubiłem. Niestety w Rebirthie i oczywiście dalej to już tak nie działa i jest mi bardzo przykro. O Jezu, nawet się nie widziałem. No to niestety tak nie działa. Nieważne jakie robimy obrażenia, laser z technology nadal jest takiej samej wielkości, co jest dla mnie głupotą. Angel Room, może być ciekawie. Co w Angel Roomie? Ale gunwo. Jezu, jakie słabe przedmioty. No żadnego demerzapa przez tyle pięter, jeszcze mając diplopię. Ale siara. Dobra, ostatnie piętro z szansą na dobry przedmiot z walki z bossem. Dwa przedmioty dostaniemy. Jest spora szansa, że oba przedmioty będą zwiększały nam statystyki. Możemy dostać na przykład Halo i Magic Mushroom. To by było super do podwojenia. Super do podwojenia byłby na przykład jakiś Squeezy i Jesus Juice. No, jakiegokolwiek damage upa chciałbym teraz dostać i jeszcze jakby był w parze z Tears Upem, ja już byłbym bardzo zadowolony i na pewno bym użył Diplopi. A i zapomniałem się cofnąć do tej maszyny do oddawania krwi. Zbić się do pół serduszka, ale no już trudno się mówi. Hanged Man daje nam latanie na jeden pokój, nic ciekawego raczej. Może w jakimś secret roomie się przyda, ale i tak. Tak jak z kluczami w tym podejściu problemów nie mamy, tak bomb zbyt dużo też nie mamy niestety. Dobra, to jest chyba dobra droga do walki z bossem, mam taką nadzieję. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa to Robo Baby w ogóle. W sensie wiem, że strzela strzałem z technology, ale nie wiem, na jakiej zasadzie ono się ustawia w pokoju. A, dobra, już wiem. Tak jak ja celuję, ono się ustawia, czyli jest tragiczne, jest beznadziejne do potęgi. Robo Baby 2.0, nienawidzę cię tak samo jak technology. Zwykłe Robo Baby jest zdecydowanie lepsze, bo lata sobie za nami chociaż. Co prawda strzela rzadziej, ale chociaż w cokolwiek trafia, no. Spójrzcie na to. Tragiczne to jest. Teraz nawet nie strzela, nie wiem czemu. No i niestety, to nie jest droga do walki z bossem. Idziemy szukać walki z bossem gdzieś indziej. Możliwe, że tu na dole nam się trafi. Kurde, no ja nadal liczę na... Wiecie, Diplopię na Brimstone'ie. Bo... Wiele razy jakieś takie naprawdę kozackie itemy podwajaliśmy Diplopią. Mieliśmy podwójnego Quadshota, mieliśmy podwójne Sacred Heart, podwójne inne przedmioty z Angel Roomu i tym podobne, naprawdę bardzo dobre itemy.
A tego podwójnego Brimstone'a się jeszcze nigdy nie udało zgarnąć. Więc na niego chyba liczę w tym momencie najbardziej. 33%, 37% szans na specjalny pokój, 50% szans, że tym pokojem będzie Devil Room. Szanse na to, że tam będzie Brimstone, nawet nie chcę wiedzieć. Ale może, trzeba mieć nadzieję. Kolejny kluczyk, w ogóle nieprzydatny niestety. Mało zdrowia mamy. O to się trochę martwię. Nie mamy rzeczywiście żadnej generacji zdrowia. Ja trochę też dzisiaj nie za dobrze gram. A szkoda byłoby stracić ten win streak, bo jest przekozacki. Ojejciu, ale nie mogę w ogóle znaleźć drogi do walki z bossem. Wszystkie drogi nie prowadzą do walki z bossem. Hangmana moglibyśmy użyć, aby niby wejść nie otrzymując obrażeń do Curse Roomu, ale nie chcę tracić zdrowia wychodząc z tego Curse Roomu, więc i tak sobie chyba odpuszczę. Jakbyśmy mieli 2/3 przemiany w Gapiego, to jeszcze prawdopodobnie bym to zrobił. Jeszcze bym tam wszedł i zgarnął. Możliwe, że zgarnął jakiś item, szukał tego itemu. Ale 1/3 przemiany to nie za dużo. No pojaw się, chodź. Co tu mamy? 3 czerwone skrzynki. No na hasza na pewno już nie zdążę. A to jest walka ze zwykłymi przeciwnikami, więc spoko. O Jezu, ze zwykłymi przeciwnikami, zapomniałem, że jesteśmy na łąb. A i tak chyba będą tylko 2 fale z bossem, a nie 3? Już nie pamiętam nawet. Otwórzmy inne skrzynki. No, jak na razie świetnie się zapowiada. O, ej, Pandora's Box jest dobre. Pandora's Box na łąb 1 chyba daje nam 2 przedmioty z walki z bossem albo z item roomu. Czyli w tym momencie możemy dostać 2 przedmioty z walki z bossem. Jeden z nich możemy podnieść, ale oczywiście jak podwoimy 2, no to możemy wziąć 3. Plus możemy sobie 2 przedmioty przywołać, jeśli to działa jak zapamiętałem, i je również podwoić. O Jezu, jak ja tych przeciwników w ogóle zwykłych nie widzę. Tragicznie, tragicznie gram. O Jezu, podjarałem się tym Pandora's Box. Utero 1. Utero, nie wiem jak to się czyta. Muszę sprawdzić na necie jak się to czyta, bo gram tyle lat w Isaaca i nadal nie wiem jak to się czyta. Dobra. Nadal oczywiście Pandora's Box jeszcze nie bierzemy. Po Pandora's Box się wrócimy najwyżej później. Jeszcze jest szansa, że będzie ten Devil Room z podwójnym Brimstone'em. Chociaż i tak w tym momencie chyba wolałbym 4 przedmioty z walki z bossem podwoić, bo to zazwyczaj jest zdecydowanie lepsza opcja. No ale zobaczymy. Jeszcze zaraz sprawdzę na Platinum Guide, jak dokładnie ta Pandora's Box działa, żebym nie dał ciała i nie użył tego teraz, gdy to na przykład nam nic nie daje, gdy na kolejnym piętrze otrzymamy na przykład 2 przedmioty. Dobra, dajcie mi chwilkę. Wejdę na stronę Platinum Guide. Afterbirth plus itemy i tak. Pandora's Box. Pandora's Box na łąb 1 daje 2 przedmioty z boss roomu. Tak jak powiedziałem, więc super. Odpalimy sobie jeszcze tę skrzynkę. No i lecimy na walkę z bossem. Pulsul Harta może się przydać. Chociaż nie. Pulsul Harta w tym momencie było najgłupszą decyzją, jaką mogłem zrobić. Dobra, walka z bossem. Tria coś tam, czyli taki trudniejszy Daddy Longlegs. Chociaż czy trudniejszy, on i tak jest easy strasznie. O Jezu, jaki ty jesteś easy. No i tak, co dostaniemy? 2 przedmioty, czy dobre? Squeezy jest dobrym itemem, no HP Up to bym już się zastanawiał, czy jest dobry. Devil Roomu niestety nie dostaliśmy, a więc idziemy teraz po Pandora's Box, przywołujemy sobie 2 itemy i no najprawdopodobniej wszystkie itemy po prostu podwoję. Wydaje mi się, że Squeezy jest na tyle dobrym itemem samym w sobie, że i tak samego Squeezy'ego bym sobie podwoił. I te piguły jeszcze po drodze sprawdzę, co robią. Zapomniałem, że mamy PhD, więc piguły przecież możemy zawsze brać. Dobrze. Co? Jezu, jakie słabe itemy. No, żadnego damage upa, jak ta gra mnie nie nienawidzi. Mięso jest niby damage upem, ale tak małym, że
Ech. Range up, super. A tu? Puberty. 3 razy puberty daje nam HP upa, no. No co? Naprawdę to mnie wciągnęło. No nic. Bierzemy diplopię. No i podwajam te itemy, no bo co ja z tą diplopią biedną zrobię? Jak na kolejnym piętrze dostanę Brimstone'a, będę bardzo nieszczęśliwym mężczyzną. Ale szanse na to są bardzo małe, a tu dostaniemy bardzo dużo tego HP upów, bardzo dużo soul heartów i tears upy. Tylko teraz tak, pierwszego musimy wziąć Squeezie'ego. O, box, no to bez różnicy. Z HP upa, o właśnie, i Squeezie'ego, musimy pierwszego wziąć Squeezie'ego, mid damage up, HP up, tak jak mówiłem, bardzo mały damage up, ale na tym Judasie zawsze troszkę więcej. Kolejny HP up, kolejny box. Beznadziejny trinket, trochę znajdziek. Stars, teleport do treasure roomu, tutaj na losowe. Do losowego pokoju. Power play jest spoko i tutaj mamy jeszcze infested, bez różnicy. No z tego wszystkiego biorę raczej Algiza. I lecimy na walkę z bossem. Algiz się na pewno przyda na walkę z matką, czy tam z Itleaves. To jest dosyć trudna walka. No i te statystyki nasze w tym momencie wyglądają zdecydowanie lepiej. Lepsze tirsy, lepsze obrażenia, bardzo dużo zdrowia, prawie maksimum mamy w tym momencie, więc już tak bardzo się o te nasze zdrowie nie boję, ale ci czempioni byli beznadziejni. Nie wiem nawet od czego on padł. Czy od strzału z Robo Baby, czy co? A, no i skoro mamy lepsze piguły, to oczywiście odpalamy te piguły. Staletki. Health upa wezmę, no bo naprawdę mamy tak dużo w tym momencie zdrowia, że nie ma sensu próbować w ogóle iść na małą ilość czerwonych serduszek i co za tym idzie, efekt Polaroida, to jest w ogóle bez sensu w tym momencie. No i mam nadzieję, że na tym piętrze troszkę szybciej uda nam się znaleźć ten treasure room, czy tamtą walkę z bossem. Emperor, no teleport fajny, ale wolę Algiza. Po Emperora się wrócę pewnie. Jezu, jak ja mogę od nich otrzymywać obrażenia? Po Emperora się wrócę. Bo zostawiamy za przeciwnikami zabitymi. Tam kałuża z trucizny. Nie wiedziałem w ogóle, że Toxic Shock tak działa. No to się ciągle czegoś uczę. Boże, tyle czasu w tę grę gram i nie wiem, co robi połowa itemów. Ale widać, że nowi widzowie przyszli, bo tak jak wy zawsze po mnie jechaliście, że Boże Ryfek, tyle ty w to grasz, ciągle mylisz te itemy, ciągle się nie znasz, ciągle nie wiesz, co te itemy robią. Tak teraz nowi widzowie zaczęli przychodzić i nagle oni mówią, Boże, jak ty się znasz na tej grze? Ile ty znasz tych itemów? Ile ty musisz w to grać? Także dziękuję, bardzo mi to schlebia, ale no, ja niestety jeszcze mam długą drogę przed sobą, jeżeli chodzi o nauczenie się, co robią poszczególne itemy w grze. No, Algiza odpalę na pewno na walce z Itleaves. Bardzo nie lubię walczyć z Itleaves, to jest trudna walka z bossem, trudniejsza dla mnie jak walka z Isaaciem, więc lecimy z Algizem na Itleaves, a Emperora używamy na katedrze. Przez DCS już sobie przejdziemy oczywiście, poszukamy może jakichś skrzynek. A ja wiem, czemu w tym podejściu tak dużo obrażeń otrzymuję. Otrzymuję ich tak dużo, bo mamy standardowego speeda. A ja nienawidzę grać na standardowym speedzie. No, rzadko kiedy mamy podejście, w którym żadnego tak speed upa przez taki długi okres czasu nie otrzymujemy. Jak sobie przypomnę, to rzeczywiście ostatnio ciągle powyżej tego speeda 1 mieliśmy, więc nie było jakiegoś zazwyczaj problemu. A tu jest tak średniawo. Nie szarżuj, proszę cię. O nie, jesteś czerwony, czy mi się wydaje? Tak, jesteś czerwony, czyli szarżujesz 4 razy. Hamskie 4 razy. Tak się to Robo Baby ułoży, to nawet coś tam bije, ale no nie wiem. Z tym ułożeniem się zazwyczaj są problemy, więc i tak mi się nie podoba. Weźmy sobie kościane serduszko, tylko go je uzupełnijmy, żebyśmy czasem nie stracili sporej szansy na Angel bądź też Devil Room. No i uzupełnijmy je sobie do pełna. Chociaż bez różnicy na tym piętrze i tak. Pokój specjalny, a w nim dużo znajdziek. Czyli tak naprawdę nic ciekawego. Niestety.
Trochę bomb dostaliśmy, więc na pewno tych... Te kamienie z X-em będziemy mogli rozwalać, o to się nie muszę martwić, ale... I tak się chyba o to nie martwiłem. Bob z Rotten Head, to fajnie mieć jakiś przedmiot aktywny, więc spoko. Teraz już na pewno o bomby się martwić nie musimy, skoro mamy Bob z Rotten Head. Ja bardzo dobrze Bob z Rotten Head używam ofensywnie. Zazwyczaj rzucam je tak, że nie trafiam w żadnego przeciwnika, którego chcę trafić, a na dodatek siebie idealnie wystawiam na obrażenia, więc się spodziewajcie światowej klasy. Co ja zrobiłem? Idziemy na walkę z bossem. Nikt tego poko. Co to było w ogóle? O Jezu, tragedia. Dobra, na późniejszej fazie sobie odpalimy Algis. O! Trafiłem z Bob z Rotten Head. Szok. Nie, powiem wam, że jak na razie idzie naprawdę bardzo spoko. Jezu, ja jestem ślepy dzisiaj, przepraszam. Nie wiem, ja... Zmęczony jestem. Jestem po zajęciach, jestem po pisaniu artykułów. Muszę odpalić Algis, bo ja tracę szansę na Devil Room tutaj. Naprawdę, nie wiem, co dzisiaj ze mną jest. Jest Angel Room, a w Angel Roomie, no w końcu coś. Dobrze, mamy Gutheada, bardzo się cieszę. Szkoda, że tego shot speed-upa mamy troszkę większego jak standardowo. Wracamy się po kartę Emperora. Nie chcę przechodzić przez całą katedrę, szczególnie, że mamy tak mało zdrowia. Szczególnie, że tak dużo zdrowia tracę i jakoś dzisiaj po prostu jestem kompletnie wywalony. Jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, więc piętro sobie po prostu przelecimy. Klucze mamy, żeby otworzyć wszystkie skrzynki. Mam tylko nadzieję, że oczywiście nie trafi nam się Curse of the Blind na The Chest. I powinno być ok. Mógłbym niby właśnie też na The Chest trzymać tą diplopię, ale no kurde, tyle pięter i znowu byśmy nic nie dostali, więc lepiej sobie dać spokój. Tu byśmy mieli niby Gutheada podwójnego, ale ciekawe jak działa Guthead podwójny. To by było śmieszne, byśmy mieli boskiego Isaaca i odcinek później boskiego Judasa. Fajne są te strzały z Gutheada. Wydaje mi się, że chyba nawet bardziej opłaca się strzelać wokół... Jezu, ta prędkość poruszania się jest beznadziejna. Wydaje mi się, że opłaca nam się bardziej strzelać właśnie wokół postaci, którą atakujemy. Aby ten strzał wokół tej postaci zakręcał i ją bił częściej. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Ja straciłem dwa razy zdrowie na walce z Isaaciem, więc jest tragicznie. Obym tylko przeżył do walki z Blue Baby. Nawet jak umrę, mamy Ang, wskrzesimy się, ale wolałbym oczywiście nie umrzeć. Kolejna część przemiany w Boba, Bloodshot Aida, nie wiem po co wziąłem, tego i temu nienawidzę, więc... A dobra, weźmiemy eksplozję, śmieszne. Nadal uważam, że jest średnie, ale niech będzie. I od razu mówię, jeśli będzie przejście na Void po walce z Blue Baby, nie idziemy, bo ja jeszcze muszę napisać kolejne newsy i muszę jeszcze zrobić pracę domową z języka rosyjskiego. A już jest 22 prawie, niestety. Plus wstać o 6 na zajęcia. Ale bardzo dużo nam dało ten Gutheada. Bardzo zwiększa obrażenia. Nie spodziewałem się, że aż tak. Nigdy nie używałem Gutheada, więc wydawało mi się zawsze takim przedmiotem bardzo ciekawym, dobrym, ale nigdy, wiecie, tak dobrym jak na przykład właśnie Sacred Heart. Nigdy tak dobrym jak na przykład Brimstone, a jest naprawdę fajny. I czy mi się wydaje, czy strzały z Explosivo, jeśli się przyklejają do przeciwnika, nadal zadają mu obrażenia z tej aury z Gutheada? Nie, chyba nie zadają. Nie, zadają, ale innym. Czyli aura nie bije przeciwnika, do którego się przykleiła, ale się zwiększa i zadaje obrażenia wszystkim wokół. No ciekawe. Dobra, czy mamy tu walkę z bossem? Jeszcze niestety nie. Nadal żadnej skrzynki, niestety. Ej, PKK, jakbyśmy teraz dostali, byłoby śmiesznie. Byśmy mieli przemianę w Boba i strzał z Gutheada. Zastanawiam się, jak działa właśnie
iPackach z Godheadem, bo jeśli dobrze rozumiem, im większe obrażenia mamy, tym Godheada aura jest większa. A strzały z iPackaka to jedne z największych damage upów w grze, jeśli nie największy tak naprawdę damage up w grze. Więc te strzały mogłyby się naprawdę bardzo powiększyć. Jezu, nadal nie trafiliśmy tej walki z bossem. Jak tu nie będzie walka z bossem, to ja nie wiem. Chodź. Ach, chciałem, żeby Mor zabił Femina. Chciałem zobaczyć, jak dużo obrażeń zadaje właśnie ta aura, gdy się tak bardzo, bardzo już powiększy. O, to jest śmieszne. Wszystkie duszki od razu padną. Znowu bez skrzynki. No ciągle liczę na tę skrzynkę i ciągle tej skrzynki nie mamy. Dobra, tu walka z bossem może być jedynie u góry. Mam nadzieję, że tak oczywiście się trafi. Ale zobaczymy. Walki z bossem niestety nie ma. No idziemy szukać dalej. Sporą statystykę szczęścia mamy i się zastanawiam. Mieliśmy jakiś fajny efekt na strzały, od którego zależne było szczęście. Tylko sobie nie potrafię przypomnieć. A, dobra, strzykawa, eutanazję mieliśmy. O Jezu. No, ten strzał z eksplozywo nie zawsze jest dobry na przeciwnika, którzy nas śledzą i są bardzo szybcy. Szczególnie, że chyba, jeśli się nie mylę... O, to jest super item. Jeśli się nie mylę... Te strzały z eksplozywo, im są większe, tym mają większy zasięg rażenia. Nie wiem, możliwe, że tu się mylę. Ale tak by się wydawało. Dobra, jest walka z bossem w końcu. Zobaczymy, jak pójdzie. Mogę tu umrzeć. No, mimo że wątpię, że tutaj umrzemy. Walka z Blue Baby jest zdecydowanie prostsza jak walka z Isaaciem. Między innymi dlatego, że Blue Baby nie znika, więc te strzały z eksplozywo będą się na nim trzymały. Jak na razie bardzo fajnie poszło. Od następnego odcinka chyba już się przerzucę znowu na daily. I tak jak mówiłem, postaram się jeszcze pokazać pracę z facebookowej grupy. Ja teraz już widzę, że odcinek trwa 47 minut, 13, 14, 15 sekund. Boże, jakie to jest piękne. Akurat tak zacząłem nagrywać streamlapsy, no idealnie. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!